Głośno mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Dzień dobry. Karaluch. A kurde dziura. A, to moje zadaszenie jest dobre. Chroni całkiem nieźle od wiatru. I chroni też od deszczu. O ile nie pada. Jak pada, to trochę gorzej się robi. Spróbuję poprawić te dziury, które tu mam. Zaszyć te niezaszyte i jakoś zakleić te zaszyty, żeby mi nie ciekło, jak zacznie padać. Wyprodukowanie tego zadaszenia kosztowało mnie strasznie dużo pracy i nawet też trochę pieniędzy. I trzeba przyznać, że ono jest kompletnie beznadziejne. Czyli takie, jakie lubię. Gdyby wszystko było cudowne, każdy guziczek doszyty, każda niteczka przycięta, to byłaby nuda, a ja byłbym tylko konsumentem. Bo ja nie chcę być konsumentem. Przeniosłem ognisko do obozowiska z kilku powodów. Po pierwsze, tam na plaży strasznie wieje. Po drugie, zatęskniłem za dymem, za okadzeniem, za tym atawistyczną radością spalenia rzeczy, z tego, że są, a potem znikają w popiołach. Jest to ta sama potrzeba, która każe mi tu w ogóle przyjeżdżać. Daleko od ludzi i blisko natury. Ta sama wstrętna, atawistyczna morda moja. Słyszycie? Deszcz pada. I sojki śpiewają. Mam zajebistą dziurę w dachu. Na złość mamie odmrożę sobie uszy. Na złość ekspertom survivalu będę spał pod dziurawym tarpem. Dobrze mi to. Gdzie te sojki? Sojki chujki! O, lecą, ale pewnie ich nie widać na ekranie. Dookoła obozu dzisiaj latają mi sójce. Sójki syberyjskie. Kukkeli. Opowiadałem o nich już chyba kiedyś. No i znowu opowiadam, bo znowu jestem w Laponii. I znowu sójki do mnie przylatują. I straszny wicher się zbiera powoli. Dzisiaj to jest taka pogoda, że człowiek sobie wyszedłby na spacer na tę wietrzną, chłodną jesień pochmurną
nabrał rumieńców na twarzy. No i wrócił do domu. Usiadł przy kaloryferze albo przy kominku i napił się gorącej herbaty z miodem, sokiem malinowym albo whisky. A tu dupa! Będę tu jeszcze tydzień siedział bez wchodzenia do domu. Żadnego dachu, tylko... tylko ten dach. Para mi z ust leci, nie wiem czy widzicie. Nie wiem ile jest stopni, ale jest taki wiatr, że jest zimno stopni. Huba! Znalazłem hubę. La 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 hubaba. Białoporek. Tu jest większy, ale coś go je. Ktoś go obgryza, jakiś renifer pewnie. To ja go zostawię, niech sobie obgryza. O! A friend, and stupid says that's great, I ain't never had me one of them. Then stupid said that evil, how does this friendship work? And evil says it's easy, you just stick your head down in the dirt. Poszedłem na drugą stronę magicznego lasu, nad wodę. Byłem tam wczoraj i widziałem, że ryby żerują, ale zapomniałem wędki. Dzisiaj poszedłem z wędką, ale ryby zapomniały żerować. I wyłowiłem tylko wodorosty. Teraz trzeba wrócić mi do domu, znaczy do obozu mojego. Jakąś godzinę z hakiem przez magiczny las. Jeśli trafię dobrze, jeśli się nie zgubię. Głośno mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Znaczy tu nie ma. Same brudasy tylko tu mieszkają. Ale nohal.
jest taka, że wiatr zmienił kierunek i wieje mi prosto do namiotu, czy do mojego schronienia, co oznacza też dym. Jakoś to przeżyjemy. Ale dobre wieści są takie, że dotarłem do obozu. Dotarłem do obozu. Wiecie, bo ja zawsze jak idę gdzieś, to ja nie zabieram mapy, ani kompasu, ani GPS-a, tylko tak po prostu staram się poznać ten las na pamięć, który tu jest. No i zawsze jak wracam do obozu, to takiego mam trochę pietra, czy kurde, na czas przed zmrokiem zdążę. Teraz to tak, no, o zmierzchu dotarłem do obozu. Na szczęście szedłem dokładnie na azymut. Po lewej stronie miałem jeden las, po drugiej stronie miałem drugi las i tak się orientowałem, czy te lasy, czy jeden i drugi nie jest za blisko. W ten sposób się orientowałem, no i wybierałem kierunek drogi, mimo że nie widziałem tej mojej sosny, ona była schowana za grzbietem. Pojawiła się dopiero na samym końcu, ale udało się. I zaraz sobie zaleję pemikan, bo strasznie dzisiaj jestem głodny. Kiedyś bałem się pierwszej nocki w lesie. Wielu z was na pewno też się boi nocki w lesie. Ja bardzo dobrze to rozumiem, też tak miałem. Ale teraz ironia polega na tym, że jak już dotrę do tego mojego obozu, to jestem uratowany. Ja marzę o tym, żeby spędzić nockę w lesie pod moim dziurawym tarpem.